co to się dzieje na tych męskich kręgach, na męskich warsztatach, na warsztatach dla mężczyzn. Co tam jeszcze można ze sobą zrobić? Czy trzeba tam pojechać, jak się ma traumy? Czy koniecznie trzeba mieć życie jakieś trudne? Czy trzeba być nieszczęśliwym? Czy trzeba koniecznie, jak jest coś bardzo źle? Nie trzeba. Ale pamiętaj, że dotykając emocji w procesie grupowym w gronie mężczyzn, którzy tak jak ty przeżywają trudne chwile, tak jak ty czasem potrzeba im wsparcia, którzy tak jak ty czasem nie wiedzą, co zrobić, którzy czasem tak jak ty nie wiedzą, jak okazać emocje, uczucia, czasem w ogóle nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi i zgubieli po prostu. Czasem nie wiedzą, co zrobić, bo inni od nich czegoś chcą, coś im wmawiają, że coś jest z nimi nie tak, a oni nie wiedzą, czy kurczę jest z nimi coś tak, czy rzeczywiście nie tak. Więc czasem taki warsztat nie jest po to, żeby zrobić porządek z tym, co trudne, a po to, żeby się umocnić w tym, że wszystko z tobą jest w porządku. Że jesteś naprawdę męski. Że to, że dbasz o siebie, że potrafisz stawiać granice, to, że potrafisz coś zrobić dla siebie, to jest okej. I tego nie trzeba psuć, bo jest wszystko w porządku z tobą. Nie jesteś ani trędowaty, ani zbyt krzywy, żeby cię szlifować, udoskonalać, tylko czasem po prostu potrzeba ci trochę wsparcia, czasem zrozumienia, że inni mają problemy takie jak ty, każdy ma jakieś problemy, tylko żeby nabrać trochę pewności, że wszystko przeminie, nawet to trudne, że czasem potrzebujesz dłuższej chwili niż inni, że czasem potrzebujesz trochę więcej wsparcia niż inni, że czasem potrzebujesz trochę więcej bliskości niż inni, że czasem potrzebujesz tylko tego, żeby pokazać ci, jak coś zrobić, pokazać ci, jak te emocje okazać, pokazać ci, jak okazać jakieś wsparcie. Czasem się trzeba nauczyć, czasem ktoś musi pokazać, albo może pokazać, albo chce, lub warto poprosić, powiedzieć, potrzebuję, żebyś mi pokazała. Więc warsztat dla mężczyzn nie musi być o tym, że jesteś niedoskonały i musisz się udoskonalać, upgrade'ować jak Robocop czy jakiś cyborg i kolejną część ciała, jak kolejną emocję udoskonalać. Tylko może być o tym, że jest z tobą wszystko w porządku, tylko po prostu pewnych rzeczy nie rozumiesz, nie nauczono cię. Trudno ci jest się samemu domyślać, a może też koło ciebie ktoś jest, kto też może nie potrafi tego tobie powiedzieć w taki sposób, żebyś zrozumiał. Może nie umie też ci pomóc, pokazać. Może coś już jest za bardzo zapętlone, żeby wejść w to. Więc pamiętaj, że nie musisz być piątym kołem u wozu swojego życia, które jest krzywe i niedoskonałe, tylko pchnąć cię trzeba, dać ci kopa na rozpęd, dać ci wiary w siebie, dać ci wiary w to, że potrafisz, wiary w swoją męskość, wiary w swoje możliwości, wiary w to, że wszyscy tak mamy, że trzeba nas czasem zmotywować. Pomyśl, czy to jest dla ciebie.